ciasny i do głowy podpięty. Zgadłuj sznur, ale nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się. O nie. Ale nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się. O nie. Nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się. Wąski chodnik wyznacza kierunek chodzenia, perspektywa zamknięta do czterech ścian. Huk ulicy zagłusza ciche pragnienia, jednak nie chcę stąd uciec. Przyjechałem tu sam, ale nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się. O nie. Ale nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się. O nie. Nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się w mieście, nie zmieszczy się. Cześć, nazywam się Brak Słów, to jest Gabriel, ja jestem Nikodem, to jest Gabriel. Zagraliśmy dla was właśnie piosenkę o tym, że nie zmieścimy się w mieście. O nie. A teraz zagramy dla was inną piosenkę, która jest o czymś innym. Is it your wristwatch that turns the sun and your hat that makes you the king? Or what's full of your plastic crowns and your flow map started to stink? Who are you with your philosophy and consciousness pretend to admire? I know you're just afraid to be free. Simple desire, but there are monkeys in the zoo. They look just like you. There is giraffe in a cage, whose
just in your range. Last one's a crocodile who has a reason to smile, and a runcible boy who know what he is living for. And your mind just barely plays for your mind. Stop by thoughts that you cannot think. You got lost in the smoke of your pride. Hurry up, cause light has started to shrink. Who are you with your philosophy? Unconsciousness you pretend to admire. I know you're just afraid to be free. Slipping in cage of simple desire. But there are monkeys in a zoo. They look just like you. There was a giraffe in a cage. It was just in your rage. It assumes a crocodile who has a reason to smile, and a runt-soled boy. What he's living for. But there are monkeys in a zoo. They look just like you. There is a giraffe in a cage who's just in your rage. And assumes a crocodile who has a reason to smile. Living for. Dobra, mam dla was ostatnią piosenkę. Nazywa się Szuk, Szuk. Bo to jest piosenka o szukaniu. Szukaniu relacji różnych. Między innymi takich Ziemia, Ziemia i Ziemia, Niebo. Thank you.
czyste jak dym. I serce się spala jak trawa na słońcu. Chcę się czymś przejąć, lecz nie mam czym. Więc piszę i czekam, aż odpowiesz w końcu. Znalazłem cię, pytałem, lecz wieści brak. Dzięki, że byliście z nami, że chciało wam się nas posłuchać. Jeszcze raz Gabriel, Nikodem, Gabriel. Nazywam się Braksów, polecam się na przyszłość i do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. Cześć. Siemanko. Jednak się nie żegnamy, bo stwierdziliśmy, że fajnie będzie, jak jeszcze coś powiemy o sobie. To tak jakbyśmy się cofnęli z backstage'u czy coś tam. I plan jest taki, że zrobimy to w formie takiego autowywiadu, w którym ja spytam Gabriela o różne rzeczy, których o nim jeszcze nie wiem, a on spyta mnie. Same trudne pytania. Tak. Oczywiście wy też możecie zadawać pytania, może tutaj coś znajdziemy, ale na tą chwilę to jeszcze zadamy sobie. Tak, ale właśnie widzimy czat, więc także jak chcecie się wtrącić w to, o czym gadamy, to dawajcie śmiało, raczej wszystko widzimy. Dobra.
To tak, w skali... A czekaj, to ty pierwszy, proszę, zadaj mi pytanie. Super. W skali od 1 do milion, jak bardzo źle zagraliśmy? Nie, uważam, że zagraliśmy perfekcyjnie. W ogóle to był najlepszy take, jaki mogłem w życiu w ogóle, nie wiem, naprawdę, na żywo się gra znacznie lepiej, tak sądzę. Tak nie sądzisz? Tak, rzeczywiście, ta presja powoduje, że można więcej z siebie wyciągnąć. No dla mnie to jest takie mocne 200-300 tysięcy, czyli dobrze. Właśnie to skala miała być. No, mocne 200 tysięcy. No dobrze. Nie, no to jest dobry wynik moim zdaniem. Dobra, to teraz ty. To ja. No ja generalnie mam bardziej takie życiowe pytania. Nikodem, czy ty wierzysz w przeznaczenie? Nie. Nie wierzę, bo... Udowodniłem to eksperymentalnie, w tym sensie było już tyle takich rzeczy, które się po prostu zwaliły tam, gdzie się miały nie zwalić, że to poza tym wierzę w jakąś wolną wolę czy coś takiego, więc trochę mi się te rzeczy kłócą, tak w dużym skrócie. No dobrze, ale pozwól, że dokończę pytanie. No bo jednak jakoś się spotkaliśmy na tym świecie w ogóle i że gramy razem, o to mi chodziło, ale dziękuję, że odpowiedziałeś już. Tak, dobrze to pamiętam. Byliśmy w Skałach i jakiś typ powiedział, że przyjeżdża do Warszawy i że chciałby numer do jakichś ludzi z Warszawy. Pamiętam. A ja stwierdziłem, że spoko. Z jakimiś wątpliwościami, ale myślę, że zajebiście się gra, że fajnie. Tak sądzę. Co teraz ja? No dawaj ty. To tak, to ja mam taką serię krótkich. Jeszcze są tak. Ja wychwyciłem, ilu Gabrieli zamierzamy trzymać w zespole. Jak najmniej. Tak, misja jest taka, żeby znaleźć człowieka, który chce grać na perkusji albo na basie. Bardziej na czym? Może na czym będzie umiał. Tak, żebyśmy mogli wtedy zagrać. Ja się pouczę i będzie. Tak, żebyśmy mogli zagrać jakoś tak naprawdę na żywo. Dobra, seria pytań. Dobra, proste na początek. Bagietka czy chleb? Bagietka. Czy istnieje dobro i zło? Istnieje. Góry czy morze? Góry. Queens of the Stone Age czy Kaczmarski? Queens of the Stone Age. Czy rzeczywistość to sen? Nie. Dobra, okej, zaliczam. Jeszcze jest ostatnie. Wymień miasto na U. To taka mała zapowiedź. Tak. No to, znaczy, coś o tym już myślałem kiedyś, tak powiem. No to może ustka, niech będzie. Super. To jeszcze ja mam może takie szybkie pytanie. Tak. Bo tak sobie myślałem, jakie to pytanie ci zadać, takie sensowne w miarę. Dlaczego brak słów? I dlaczego się o to nie pobiliśmy w końcu? Dlaczego się o to w końcu nie pobiliśmy? Bo miałem operację i byłem kaleką i nie mogłeś mnie bić. Dlaczego brak słów? To jest dobra nazwa. Brak słów to jest cokolwiek, co nie jest sobą, więc na przykład jesteśmy brakiem. Tak. Nie lubisz tej nazwy? Znaczy, miałem coś takiego, pamiętam, że na początku jak mi powiedziałeś o tej nazwie brak słów, to ja nawet ci napisałem, czy ci powiedziałem, że jakoś się nie utożsamiam tak wprost z tą nazwą, jakoś nie czuję, żeby była moja. Wtedy mi narysowałeś taki fajny obrazeczek, gdzie był taki mały wykresik, były sowy, taki zbiór sów i przekreślony, że tam, gdzie nie ma na tym obrazku sów, to jesteśmy my. I wtedy zrobiłem się od razu lepiej. Nie jest nam zimno w stopy. To jest oficjalna odpowiedź. Znaczy, trochę jest, ale jest takie przyjemne doświadczenie z tak. mojej perspektywy. I można paluszkami od stóp zmieniać efekty w gitarze i to o to chodziło. I jeszcze do jakiej ilości Gabrielów? Aha, to już było. Bo jak najmniej... tak. Dobra. To jeszcze jakiejś serii... gdybyś miał grać w innym zespole, takim jakimś znanym, fajnym, który nie jest, nie składa się ze mnie i z ciebie, to w jakim? W żadnym. W żadnym. Na tą chwilę w żadnym. Nie, no ale tak serio. Chodzi mi, skala jest, nie wiem... Może wybrać wszystko, to może być Queens of the Stone Age.
Nie, ja jestem psychofanem Micromusic, to się nigdy nie zmieni, tam bym mógł grać. Okej, okay, czyli odpowiedź brzmi Micromusic. Tak, tak, ale odbiję piłeczkę od razu, żebyś ty też powiedział, jakie są twoje marzenia, gdzie widzisz się za 5 lat. Nie no, ja chciałbym grać w The Lounge Lizards, ale ich już nie ma, bo John Lurie jest chory i nie może grać na saksofonie, ale byli super w latach 90. i to totalnie takie marzenie. Co to za roślinki? To jak się nazywa? Niektórzy mówią na to drzewko szczęścia. Tutaj mamy moim zdaniem agawę, ale pewny nie jestem. I to mamy to samo, no więc nudy. A to się nie nazywa jakoś właśnie tylko grubolistnik, czy coś takiego? O, proszę bardzo, mamy eksperta. Jeszcze było, czekaj, coś wychwyciłem. Kto pisze teksty? Ja piszę teksty i z grubsza wymyślam melodię, a razem ogarniamy aranżację tego, no i nie umiem zupełnie grać ani na niczym perkusyjnym, ani na basie, więc Gabriel wymyśla wszystko, co nie jest słowem i akordem. I zimno w stopy, kto pisze teksty. Chociaż może kiedyś jakiś tekst ja też dorzucę. Tak. Do naszego repertuaru. Znaczy ja myślę, że to już niedługo, nie? No to już trochę trwa, tak jak ja tutaj staram się coś zrobić, ale po prostu dobrze się dzielimy, tak? Kto umie zrobić to, co umie lepiej, ten na razie robi to, co robi. Czy nie lubimy słów? Bardzo lubimy sowy. Chodzi... nie wiem, o co chodzi. Ja myślę, natury jako wróbel trochę się boję, ale... Dzisiaj widziałem wronę, która próbowała zjeść małe kaczki i mama kaczkę je broniła i było super. Oglądałem to przez dobre pół godziny. Naprawdę. W sensie może nie, no dobra, 10 minut, ale to było długo. I nie chciałem im przerywać, no bo wiesz, jednak cykl jakiś obrotu życia w przyrodzie, nie chciałem, sobie po prostu popatrzeć. Dobra. Ja mam jeszcze jakieś fajne pytanie może. Ostatnie, to będzie ostatnie pytanie. Zastanów się. Bo ja tak sobie pomyślałem, że nie możemy zabierać za dużo czasu. Łatwiej jest tobie się wyrazić muzyką czy czymś innym? Jak już umiem coś zagrać, to łatwiej jest mi muzyką się wyrazić. W sensie jest czasami tak, że po prostu gdzieś tam w skali nie trafię czy coś takiego, to jest mi wtedy popełniam błędy ortograficzne, ale generalnie często jest tak, że jakieś emocje łatwiej mi jest wyrazić jednak muzyką. Zwłaszcza jako basista, nie ruszając się zupełnie. Spoko. To mnie to też ciekawi właśnie, u ciebie jak to jest, bo ty w sumie i piszesz, i grasz. To w czym ci jest łatwiej? No jasne, że mniej się wstydzę robić stream online i śpiewać dla mnóstwa ludzi, niż powiedzieć komuś coś wprost, tak. Łatwiej jest śpiewać, no. Ale czekaj, to skoro pewnie nie wszystko umiesz zagrać i wymyślić, to jakbyś mógł przez jakieś referencje, przez jakieś opisy powiedzieć, jakiego typu piosenka, czy muzyka, czy co, jakby co chciałbyś stworzyć, żeby móc wyrazić ciebie? Możesz po prostu porównać to do innego zespołu, do innej rzeczy, albo opisać po prostu czymś. W sensie, czego ci brakuje, żeby wyrazić to, co chciałbyś wyrazić? Wiesz, to zawsze jakoś... każde jakieś uczucie, które bym chciał wyrazić, to jest inna piosenka, no nie? W sensie, że nie jest tak, że mam w sobie jedno jakieś uczucie, nie wiem, miłość, powiedzmy. No dobra, tak jak mi przyszło na myśl. I w ogóle ostatnio sobie myślałem o tym, że większość piosenek jest o miłości na świecie i trudno stworzyć coś innego, ale generalnie jest, żeby miała być jedna rzecz, która jakoś tak w piosence mi brakuje. Nie, w sensie, że skoro można się wyrazić tym, to jakby, czy jest jakaś taka, no jak nie masz, to nie, no co nie, ja ci chodzi, na przykład jakąś ekspresję gry, no nie? To, czy grasz głośniej, czy ci się, czy ciszej szybciej, no jest mnóstwo jakby czynników, których możesz użyć, Możesz po prostu mnóstwo rzeczy użyć, które wyrażą to, że jesteś powiedzmy bardziej tutaj, na coś chcesz podkreślić, że jesteś bardziej zdenerwowany, powiedzmy, no nie? Czy masz jakiś większy nacisk, no to grasz mocniej, grasz szybciej. Jest mnóstwo różnych rzeczy. Czyli nie masz takiej jakiejś... Nie mam przepisu, jak to zrobić ekstra.
Generalnie jakoś najczęściej mam tak, że w naszych utworach to chciałbym je zwolnić i wyrównać, ale to jest jakieś opisanie mnie, a tworzymy tę muzykę razem. Czekaj, a kiedy muzyka w pracowni? No, obawiam się, że to jeszcze nie jest nasz level. Ale jeśli uważacie inaczej, to możecie ich przekonać, że to jest dobry pomysł. I dzięki w ogóle Mru za tą sugestię. Jeszcze czekaj, ale jazda, dziękuję, coś tam. Czy to tylko zajawka? W sensie, ja to robię na 100% swojego wolnego czasu, na pewno. Więc w tym sensie myślę, że to jest na serio i myślę, że bez tej próby zrobienia tego na serio, to będzie bez sensu, więc ładuję się w to mocno, nie wiem jak ty. Ty chyba też trochę, nie? To nie jest 100% mojego wolnego czasu, bo jednak trochę jeżdżę, psuję jakieś różne samochody i tak dalej, ale też większość czasu spędzam tutaj albo w ogóle na graniu. Znaczy nie, może nie większość, ale sporo z mojego wolnego czasu. Ale nie robię tego na 100%, to tak jak nikodem. Okej, okay. Jeszcze moim zdaniem to jest pytanie do ciebie. Jak się nazywa pudełko, które wydaje dźwięk, na którym siedziałeś? Cajon. Super. Dobra, to dopływam do portu moim zdaniem, czy nie? Chyba tak. Tak, no bo głupio jest więcej gadać niż grać. Super, fajnie, że chciało wam się nas posłuchać, że mogliśmy wejść w jakąś taką interakcję czy coś. Mam nadzieję, że niedługo się zobaczymy tak w przestrzeni niewirtualnej i będzie jeszcze fajniej. Myślę, że mamy dużo rzeczy do zagrania, więc będzie spoko. No i do opowiedzenia, do wyrażenia uczuć. Tak. No i wszystkim dziękujemy w ogóle, że chcieliście poświęcić czas no i nas posłuchać. Fajnie, mega fajnie. Cześć, jeszcze raz się żegnamy, teraz na serio chyba. No i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.